Słuchajcie, miarka się przebrała. Moja korona trafiła z powrotem na moją głowę, bo tego już jest za wiele. A korona oczywiście oznacza, że sprawa jest naprawdę poważna i nie będziemy dzisiaj przebierać w środkach. Słuchajcie, co to w ogóle ma być? Wiecie, o co mi chodzi? Że ja jestem od początku odcinka taki rozgoryczony. To jest po prostu już za dużo. Ja po prostu, słuchajcie, mogę naprawdę dużo znieść. To, że mnie Abera zabija, to, że mnie, słuchajcie, jakby cała reszta tam ekipy goni, to, że mam paszport, a mimo tego jestem wyrzucany z ich strony. Ja rozumiem, gang z USA naprawdę ma kuku na muniu i ja mogę z tym żyć, słuchajcie, mi to nie przeszkadza. Ale w momencie, w którym, słuchajcie, zostaje zaatakowana moja własność, czyli moja wieża, to już, słuchajcie, jest za wiele. Z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że oczywiście ja im nic nie rozwaliłem, więc dlaczego? Ja im nic złego nie zrobiłem, więc dlaczego miałbym mieć coś rozwalone? A po drugie, to, że oni sami między sobą podpisali pakt, w którym było powiedziane, że nie ma rozwalania budowli. O, wiecie, dlaczego oni to podpisali? Ja wam powiem dlaczego. Bo oni mają takie ładne te budowle, że nie chcą, żeby ucierpiały. Ale już moja to może, tak? Nie, nie, po prostu mordy. To są podwójne standardy. Ja nie będę tego tolerował, ani akceptował. Dzisiaj zajmiemy się na spokojnie naprawą tej wieży, naprawą i ulepszeniem, bo to, co ja mam w głowie, w sensie to jest korona akurat, na nią pokazuje, ale to, co ja mam pod koroną i pod jakby w głowie, tak, jaki mam pomysł, to jest naprawdę hicior. Zobaczycie, oni się tutaj nigdy więcej nie zbliżą i ja naprawdę nie wiem, dlaczego oni to zrobili, mordy. Ja nie wiem, kto to zrobił, ja nie wiem dlaczego. Oczywiście wiem, że to jest gang, który USA to zrobił, ale nie mam pojęcia dlaczego. Czy to, słuchajcie, była jakaś zabawa, czy to było jakieś zadanie Abry, czy może po prostu im się nudziło. Nie mam pojęcia, nie interesuje mnie to. Oczywiście zemsta będzie, ale najpierw naprawiamy wieżę, później ją ulepszamy. Jest Elviso, ale on jest, słuchajcie, sam. On jest chyba tylko po to, żeby pilnować po prostu swojego terenu, tak? Żeby, słuchajcie, tutaj nikt nie wbijał do nich i tyle. Ale spokojnie, my sobie to ogarniemy, także mordy, dzisiejszy plan znacie, koniecznie zostaniecie do końca, żeby się przekonać, jak epicko będzie wyglądała ta wieża, bo naprawdę teraz będzie sztosiwo. No i oczywiście subskrybujcie kanał, bo teraz, kiedy Abra odszedł od naszego teamu, jestem tylko ja z Bobo, potrzebujemy waszej pomocy jak nigdy, a subskrybując ten kanał, dołączacie się do Polish Power Team, czyli do gangu Polski, czyli do najlepszej drużyny na tym serwerze. I oczywiście, mordy, no musicie nam pomóc, potrzebujemy waszego wsparcia, więc dziękuję za subskrypcję. Wpadajcie też na Instagrama podanego w opisie, bo jeżeli followujecie, to macie honorowe członkostwo, a tam, słuchajcie, ostatnio dodaję bardzo dużo śmiesznych stories, chociaż czy śmiesznych, no to wy musicie ocenić, ale zapraszam, słuchajcie, musicie wpadać. Musicie wpadać, bo dla kogo ja to dodaję, jak nie dla was? Dla siebie? Nie no, mordo! Musisz wpadać, ziomek, ziomeczku, co się dzieje tutaj? Skąd to zwątpienie? Wpadaj na Instagrama, podany w opisie, nie? Dobra, ziomki, także, żeby oczywiście naprawić naszą wieżę, musimy mieć bloki. Jak widzicie, to już się pięknie tutaj przepala, pięknie wszystko się przepala. Zaraz sobie zrobimy z tego stone bricki, weźmiemy sobie, słuchajcie, lawy, wylejemy tam lawę, weźmiemy sobie kraty, oczywiście będzie trzeba odnowić też, słuchajcie, wszystkie flagi, no bo flagi polskie, tam było ich kilkadziesiąt. Ja, słuchajcie, nie mam wełny, ale ja sobie pójdę do tego gangu Suresa i im to wszystko zabiorę. Ale zanim to, przygotowałem name tag, bo we wczorajszym odcinku ogarnialiśmy sobie najlepszego konika na serwerze. Jak widzicie, jest piękny i ja, słuchajcie, już mam dla niego imię. Będzie się nazywał Koń Rafał. Wiem, że bardzo mało oryginalne imię, ale po prostu, słuchajcie, on musi się nazywać Koń Rafał, bo tak mi się podoba. Także, słuchajcie, nie piszemy samo Rafał. Nie, nie, nie. Jego imię to nie jest Rafał. Absolutnie. Jego imię to jest Koń Rafał. Także ry-a-fy-a-ły. Pozdrawiam oczywiście wszystkich Rafałów, którzy to oglądają, ale jak ktoś ma inne imię, to też serdecznie pozdrawiam. Oczywiście, jeżeli subskrybuje, czyli jeżeli jest to z gangu Polski, bo jeżeli jest z gangu Suresa, oj, to się chyba nie zakolegujemy. Nie no, oczywiście, słuchajcie, tutaj jest miejsce dla każdego. Zawsze jest dobry moment, żeby się nawrócić na dobrą stronę mocy, tak? Z gangu Suresa do gangu Polski. Zawsze, słuchajcie, jesteście mile widziani. Dobrze, w każdym razie, panie koniku Rafale, ty już jesteś oficjalnie członkiem naszego teamu, także jak widzicie, słuchajcie, mimo że nie ma Abery, to jest Baltazar, jest koń Rafał, jest Maciach, jest Bobo, więc jest dobrze. W ogóle, słuchajcie, wczoraj gadałem z Bobo, przyszedł on do mnie wczoraj i o tym gadaliśmy, o tej całej sytuacji, to było chore, także z Bobo będziemy na pewno musieli w najbliższym czasie, i to w takim naprawdę najbliższym czasie, się bardzo dobrze skumać, no i coś, słuchajcie, poogarniać. Okej, ja w takim razie, jeżeli mam przepalonego stona, mogę sobie zrobić stone bricki i mogę zacząć naprawę naszej wieży. Generalnie, jeżeli chodzi o mury, będzie standardowo, ale będzie, słuchajcie, więcej krat,
Na pewno, słuchajcie, ja wezmę kraty i po prostu to wszystko pobuduję elegancko. Ale co jest najważniejsze, to słuchajcie to, że ta cała góra, po której teraz chodzę, to wszystko, co widzicie, będzie zalane lawą. Co prawda nie mam teraz, kurcie bele tych wiaderek, ale mam je u siebie w domku. Mam chyba kilka albo nawet kilkanaście, a jeżeli będzie brakowało, no to sobie przejdziemy do naszych przyjaciół, słuchajcie, po drugiej stronie i wtedy z nimi porozmawiam. Jeżeli, słuchajcie, oni mogą mnie tak rozwalać, to dlaczego ja miałbym im czegoś sobie nie zabrać? Patrzcie, ja muszę teraz jakby tracić moje materiały, no nie? Przez nich. Także dlaczego oni mieliby nie stracić materiałów? Brzmi logicznie? Moim zdaniem tak. Jeżeli komuś się to nie podoba, no to przykro mi. Takie życie, słuchajcie, w sensie takie życie. No to ja, słuchajcie, tutaj jestem stratny. No, taka prawda. Czy nie, słuchajcie? No, dobra, także oglądajcie do końca, subskrybujcie, followujcie, wpadajcie na TikToka, bo wczoraj też wpadł TikTok nowy, także podany w opisie. Nazywam się Macioch przez 2 O, ale jak wpiszecie Macioch, no to też wam wyskoczy, nie bój żaby, także wpadajcie. Ej, gitara się ma, pozdrowienia z podziemia, dobra, ja muszę to też wszystko rozwalić, bo to jest jakaś katastrofa. Czemu oni tam wchodzili niby? To jest dziwne, ja naprawdę nie chcę wiedzieć, słuchajcie, co się tutaj działo. Nie chcę wiedzieć, kto to zrobił, chociaż jakbym wiedział, kto to zrobił, to mogłem się, słuchajcie, dobrze zemścić, ale mniejsza. Na razie, słuchajcie, skupmy się na naszej wieży, bo ona ucierpiała, ona musi, słuchajcie, być piękna, ona musi być idealna. Tak jak była wcześniej, już była doskonała, a teraz będzie tylko lepsza. To pytanie tylko, czy mi, słuchajcie, starczy tego? Bo ja tak widzę, że kurde, tutaj trochę bieda jest. W sensie, no, więcej tych bloków potrzeba niż myślałem, ale nie, no, powinno bez problemu starczyć. Patrzcie, tutaj jeszcze damy coś takiego, tutaj damy w ten sposób, tutaj damy dircika. Pykson, cykson i teraz tak, jeżeli ja rozwalę tego dirta, to ja zginę. Także chyba sobie przejdę bardziej na tę stronę. O, i teraz możemy go zacząć rozwalać. Teraz tak, na spokojnie, muszę troszeczkę zejść. Pyk, 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 żeby... O nie, 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 nie w ten sposób. Muszę troszeczkę zejść, żeby po kolei rozwalać te bloki. Wiecie, o co chodzi, no nie? Czyli patrzcie, teraz robię coś takiego. Pykson i z tego bloku już bez problemu rozwalę tego dirta. Dobra, jest gitara, więc teraz wbijemy się na górę. I oczywiście z góry to naprawimy, mam 12, więc może mi tego nie do końca starczyć. Ale spokojnie, jak na wojnie poradzimy sobie. Wszystkie, słuchajcie, wszystkie flagi, one zginęły. Ale przynajmniej dobrze, słuchajcie, się stestował mój mur Sopsa. To było na pewno zaskoczenie dla nich. Okejos! I teraz tak, czy tutaj są jakieś bloki jakiekolwiek? Niestety nie ma. Teraz tak, jak powinno to wyglądać? Mordy, mordy, mordy. Jak to, kurczę, powinno wyglądać? Wydaje mi się, że tutaj to są dwa bloczki po prostu. O, coś w ten sposób. I chyba tyle tak naprawdę. Oczywiście brakuje mi jeszcze, słuchajcie, tych płotków. Muszę je dać tutaj, elegancko. I tych płotków. Dobra, czyli generalnie wiemy, co robić. Potrzebuję płotków drewnianych. What? Ej, to było inaczej. Ej, tutaj na pewno był klocek dirta, jestem absolutnie o tym przekonany, bo sam go stawiałem kiedyś, dobra. W takim razie wystarczy nam po prostu coś takiego, patrzę. Okej, oni mogli to zrobić znowu, żeby mnie po prostu strollować. Nie, nie, naprawdę, słuchajcie, Gangstressa, to jakie oni zagrywki stosują, to jest po prostu żenujące, to jest po prostu śmieszne. Dobra, mordy, przypomnę wam jeszcze o moim sklepie, pierwszy link w opisie, macie różne wzory, różne produkty, różne kolory, wszystko w bardzo niskich cenach, więc wpadajcie, bo naprawdę, mam nadzieję, że coś wam się spodoba, na przykład wzór z Milionowic, czyli taki klasyczek, musi, słuchajcie, do was trafić na święta, no bo, kurczę, no słuchajcie, milionowice, no wiadomo, kościu, także sobie zobacz, gościu, gościuwo, 15 sekund ci to zajmie, a jeżeli coś ci się spodoba, to piona dla ciebie, bo są naprawdę bardzo niskie ceny, specjalnie na święta takie ustawione. Dobra, bloki, słuchajcie, do budowy, na pewno potrzebujemy tego i na pewno będziemy potrzebowali jeszcze... jeden murek, ale dobra, mam tutaj tego trochę. Może i udać, może się, słuchajcie, uda. Powinno się nawet udać, patrzcie, zrobimy 6. Ale weźmiemy to ze sobą, bo tam na górze jest chyba crafting, więc powinno być wszystko ok, dobra, czyli generalnie taką, powiedzmy, taką, słuchajcie, korpus naszej, słuchajcie, wieży będzie gotowy. Będzie mu brakowało jedyne co, to tych flag. Ale flagi zrobimy oczywiście na koniec. Jeszcze lawy tutaj, słuchajcie, ja tutaj generalnie lawy chyba zabuduję, nie zabuduję. Ja po prostu rozwalę to. Ja rozwalę te kraty, ja postawię je w trochę innym miejscu, bardziej na tej skarpie, bo wtedy będzie cięższy dostęp, ale lawa i tak będzie wylana wszędzie. Dobra, najpierw bym wylał chyba lawę po prostu, tak mi się wydaje, bo to będzie widowiskowe, to będzie fajne, więc po tym się weźmiemy za lawę, bo tego pewnie jesteście ciekawi, jak to wyjdzie. Dobra, teraz pyk, pyk, pykson, cykson. Dobra, wydaje mi się, w takim razie te płotki są ogarnięte, teraz jeszcze to stawiam, a nie, tutaj tylko dwa muszą wlecieć, no to gitara, ej, czy to ma tak być? No nie, jeszcze tutaj jest jedno. O, no i teraz elegancior, gigancior, macior. Dobra, jest w takim razie w porządku, więc sobie schodzimy tutaj na dół. Nagle można, słuchajcie, normalnie zejść. I teraz tak, jak ty to, Macioch, widzisz, wiesz co?
Maciek, ja to bym zrobił na twoim miejscu w taki sposób, Pykson. O, tutaj też bym to rozwalił. O, dobrze! O to chodzi, idziemy od drugiej strony, też to rozwalimy. Oczywiście, ojojoj, a co tu się wydarzyło? A czemu tutaj tak jest? Nie podoba mi się to. Tak nie powinno tutaj być. Dobra, uzupełniamy to oczywiście. To jest jakaś katastrofa! Co się tutaj zadziało? W sensie, słuchajcie, no ewidentnie tutaj jakieś TNT było używane. No przecież to w ogóle nie ulega żadnej wątpliwości. Dobra, ja... Wow, tu się troszeczkę przestraszyłem, powiem wam szczerze, ale jest git, jest dobrze. Zbrojka mnie obroniła. Na całe szczęście, słuchajcie, dobrze, czyli co? Czyli co, jeszcze więcej naprawiania? Dobra, poradzimy sobie. Słuchajcie, mamy czas generalnie, ponieważ jest tylko Elviso na serwerze, on, tak jak mówię, on chyba po prostu pilnuje, żeby tam się nic nie działo niepożądanego po ich stronie. On tak naprawdę, nie wiem, czy jest AFK, czy siedzi sobie przy komputerze i nic nie robi, ale chyba raczej tutaj nie będzie do mnie zaglądał, więc to mnie bardzo cieszy, bo nie chciałbym teraz patrzeć na niego. O, nie będę, słuchajcie, jakieś brzydko tego opisywał. Dobra, widzę, że tutaj jeszcze, kurczę, oni to rozwalili. No tak, to w sumie ma sens, skoro tutaj było TNT. No to nic dziwnego, że to zostało też rozwalone. Poradzimy sobie. Może mi nie starczyć tych klocków, ale patrzcie, jak to wygląda epicko. Gdzie jest łopata? Łopata dawaj mi, o, dobra, Pykson, Cykson, Macio, Hickson. Dobra, rozwalamy w takim razie wszystko. Gościu, rozwal, niech to się rozleje. Nie, no naprawdę, słuchajcie, niech to się rozleje jak tylko ma ochotę. Dobra, Pykson. Pyk. Dobra, wydaje mi się, że teraz jest gicior. Tutaj będzie też trzeba, słuchajcie, chyba coś wylać. Poczekajcie, czemu tutaj jest? To mi się nie podoba. Czemu tutaj jest dirt? Nie wiem, ale uzupełnimy tam na pewno lawę. Teraz tak, wykop jeszcze to, ziomuś. Pykson, dobra, Gitarikson. No i patrzcie teraz, to wygląda naprawdę nieźle. Oczywiście zaraz tej lawy damy więcej, żeby tutaj wszystko się lało. Naprawdę damy jej tak dużo, jak tylko będę w stanie, ale po kolei, tak? Wszystko po kolei, wszystko powolutku. Dobra, niech tutaj, słuchajcie, ten mur jeszcze się ostanie, bo to jest nawet spoko rozwiązanie. Niech mur się ostanie, bo to jest spoko rozwiązanie. Macioch w Kiermanie. Dobra, widzę, że chłopaki tutaj wbijają, więc słuchajcie, ja wyłączę czat, bo będą pewnie ze sobą pisać, bo będą pewnie, słuchajcie, pisać o tym, jak zaatakować polski gang. Na pewno będą o tym pisać, bo Abra to zdrajca i tyle, a przynajmniej tak mi się wydaje. Nie no, na punk, słuchajcie, przecież on mnie tyle razy już tam załatwił, że to jest hit jakiś. Dobra, rozumiem, dlaczego tam był dirt. A trudno, słuchajcie, nie wiem, tak naprawdę nie ma tu różnicy. Dobra, pyk. Widzę, że brakuje mi kilka bloków, więc musimy sobie jeszcze kilka przepalić, ale generalnie jest naprawdę nieźle. Czyli tak, przepalamy kilka bloków, bierzemy wiaderka z lawą i lecimy po lawę do chłopaków, bo wiadomo, że oni tej lawy mają naprawdę dużo. Czy ja na pewno, słuchajcie, jeszcze nie mam tych stone bricków? Nie mam, ale mam stone'a i to ile? Boy, dobre, yeah! Nie, serio, słuchajcie, to jest dobre, to jest bardzo, bardzo mi się to podoba. Łopatę sobie bym wziął tutaj. Poczekajcie, do drewna bym wywalił to i to. Tutaj jednego kobla mi nie potrzeba. Jedzonka też mi nie potrzeba, dieta wezmę tak. Tego też, słuchajcie, nie potrzeba. Oczywiście musi być porządek w ekwipunku, to się przyda. I teraz tak, dawać mi wiaderka. Tylko 6 wiaderek mam? Dobra, wezmę sobie jeszcze to, ale bieda! Ale bieda, słuchajcie, dobra, to mi się nie podoba, ale spokojnie, poradzimy sobie. W sensie, już i tak dużo wody jest rozlane, lawy jest rozlane dużo, więc to jest całkiem spoko. Weźmiemy sobie 6 i tyle, nie no, pięknie to wygląda, ale my potrzebujemy więcej. Wiecie co, od drugiej strony sobie zrobię jakieś schodki, tak. Zrobię sobie schodki od drugiej strony, żeby nie musieć chodzić naokoło, tylko że teraz jak ja tędy przejdę niby, ej. Trzeba, serio, ej, patrzcie, to jest naprawdę utrudniające. Trzeba przechodzić jakby naokoło, tędy trzeba przechodzić. To jest dobre, ale o kurde, widzę, że tutaj jest dużo mobów. Także załatwimy je, oczywiście to są płatni agenci, którym wiecie, Gangs USA płaci, słuchajcie. A może nawet nie płaci, bo oni są biedni. Ja ich nie lubię, ja ich nie pozdrawiam. Dobra, naprawiamy wieżę. I dobra, wieżeczka jest gotowa. Widzę, że ktoś tu biega, Elviso, wypadł z baru, wypadł z mojego terenu, tak? Nie chcę cię tutaj widzieć, dobra. Dobra, i mordy, patrzcie co się teraz dzieje. O, gitara się ma, patrzcie. O, wow, spokojnie, co tu się dzieje? W sensie, ja wiem co się dzieje, po prostu Macioch zgałganił i trochę się rozlało, no, w sensie na mnie trochę się rozlało. Ty, no weźcie, dobra, dajcie mi jeszcze tego, Pykson, Gitarikson, dobra, mam 6 wiaderek i czy ja mogę się przestać palić? Proszę serdecznie, o, dziękuję. Wystarczyło poprosić. Widzicie, słuchajcie, czasem to jest aż tak proste i aż tak trudne. Wystarczy tylko czasem poprosić i wszystko załatwia się samo. Dobra, więc tak, wylewamy na pewno, słuchajcie, nie no, postawiłbym tam te bloki.
Postawiłbym tam te bloki dirta, bo ta tak brzydko wygląda. Pyk, 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 pyk. Gitara, dobra, i teraz tak. Gdzie ja mam to wylać? No tutaj bym chyba se wylał. Czy to się rozleje? No, jako tako się rozlewa, ale nie powiedziałbym, że jakoś zachwyciło mnie to, słuchajcie. Także chyba bym tutaj wylał. Pixon. Tutaj bym chyba wylał. O, dobrze, rozlewaj się, lawo. Mało, słuchajcie, tego się jakoś dziwnie jakoś to się rozlewa, serio, trochę bieda. O! To idzie jakoś lepiej, to mi się bardziej podoba. Tutaj, słuchajcie, chyba też bym tego troszeczkę wylał. Pixon, jeszcze mamy, słuchajcie, jedno wiaderko. Pyk, proszę to zebrać. Nie no, serio, ta lawa, słuchajcie, nie podoba mi się, jak się wylewa, ale generalnie rzecz biorąc, jest naprawdę spoko. Jak zrobimy kilka takich kursów, to oni się, słuchajcie, nigdy w życiu nie zbiją. A mamy blisko do tej lawy, tak? Generalnie nie trzeba daleko chodzić, więc ja bym sobie, słuchajcie, jej troszeczkę pozbierał. Dobra, teraz pyk, 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 tam już dalej, słuchajcie, nie sięgam, ale tutaj już jak najbardziej mogę sięgnąć. Pyk, 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 i jeszcze jedna, słuchajcie, tutaj się, kurde, bele rozlało. Co nieco, poczekajcie, o. O, sięgnąłem tego, dobra, oh no! Jak to się podpaliło? Jak to się podpaliło? Wiecie co? Ja mogę to tak naprawdę już zamurować, bo ja już chyba nie będę z tego korzystał. Także poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. O, o, żeby rzeczywiście, słuchajcie, tutaj nic się nie działo niepożądanego. No halo, weź to zabuduj. O, dobrze, udało się tutaj. Tutaj nawet nie ma potrzeby. Całą lawę im zabrałem. Dobrze, Maciok, dobrze. Właśnie tak należy robić. Z nimi nie ma patyczkowania się. Co mnie strzeliło? No kurde, naprawdę, ty gościu, teraz będziesz mnie... Wiecie co? Ja go spalę. Ja cię gościu. O, podpaliłeś się. I co teraz? Jeszcze się atakują nawzajem. Nie no, co gałusy za gałgany. Widać, słuchajcie. Widać, że po prostu do którego teamu należą. Do, nie do Polish Power Team, bo my, słuchajcie, my myślimy, a oni widać, że te szkielety nie myślały. Dobra, wylewamy teraz tutaj lawnie, bo musi być elegancko. O kurde, ona mnie zaraz spali. Ale tu się rozlewa naprawdę nieźle. Także jeszcze, słuchajcie, tutaj. Nie! Creeper! No nie, no jak? Dobra, słuchajcie, zaraz to naprawimy. Ja cię, no jak? Przecież jest dzień. Ja wiem, że creepery, słuchajcie, nie umierają od światła, ale nie respią się w dzień. Ja cię. Dobrze, spokojnie. Maciuch, dasz sobie radę. Ja w ciebie wierzę, tak? Maciuch, masz moje całkowite wsparcie. W sensie, no ja jestem Maciek, także ja sobie wierzę, ja sobie ufam. Proszę to zabudować, Maciuch. Bardzo ładnie ci idzie. Musisz się tylko troszkę postarać i tyle. Dobra, Gitarikson, dobra, Pykson. Już prawie wszystko zabudowane. Jeszcze troszkę piasku tutaj damy. Pyk, pyk, pyk. O. Elegancko. To troszeczkę się nam zmienił jakby kształt terenu, ale generalnie jest naprawdę spoko. Tutaj w sumie też możemy rozwalić, dobra, bo my w ogóle mamy jeszcze troszeczkę tej lawy, a ja z nią praktycznie nic nie robię, nie no, tutaj mi się podoba. Okejos, okejos, myślę, słuchajcie, że serio. O, jeszcze sobie tutaj wylejemy, nie no, naprawdę, słuchajcie, oni nie mają ze mną szans. Ja sobie zrobię oczywiście jakieś skutki tutaj i nie będę miał problemu z przedostaniem się tutaj, nie no, naprawdę, słuchajcie. Wygląda to nieźle. Mam, słuchajcie, jeszcze dwa wiaderka. Więc mogę iść od tamtej strony, bo od tej już nikt nie podejdzie. To jest po prostu za wysokie progi dla nich. No nie, tak przynajmniej mi się wydaje. Więc ja mogę sobie jeszcze tutaj wylać i tutaj sobie wyleję. O, gitara siema. Dobra, teraz tak, bierzemy, słuchajcie, w takim razie nasze kraty i zrobimy tutaj murek. No nie, do tej lawy, który będzie aż szedł. Żeby oni po prostu nie mogli tutaj wejść, bo to by było bardzo złe. Jakby oni tutaj weszli, chyba nie starczy mi tego, tego za bardzo, ale spokojnie. Zrobimy tyle, ile możemy. Chociaż może w sumie starczy, nie jest to tak daleko, patrzcie, zostało mi mało. 4, no nie, dobra, to minimalnie mi zabrakło, tym bardziej, że fajnie by było jednak to troszeczkę podwyższyć. I martwi mnie to, czemu to się tak beznadziejnie wylewa. O, 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 dobra, teraz przynajmniej jest zakryte, teraz jeszcze wziąłbym to i to. Pykson, czy to się zakryjesz? Dobrze, okej, okay, i teraz wygląda to lepiej, teraz to wygląda porządniej, dobra. Gitara się ma w takim razie, nie, to aż tu się wylało. O, ja cię, ale dobrze, w sensie, słuchajcie, no... Nie no, dobrze to wygląda, epicko to wygląda, naprawdę, teraz nikt do tego nie podejdzie i to jest świetna nowina. Okejos, gitaros, dobra, mordy, czego my w takim razie potrzebujemy? Tylko flag tak naprawdę, przydałoby się jeszcze troszeczkę tych krat tam dodać, ale nie wydaje mi się, żebym tutaj jakieś miał, bo raczej jak miałem kraty, to je po prostu wywalałem, więc pójdziemy sobie teraz do naszego ukochanego, nie no, żartuję, nie ukochanego, ale gangu Sruesa i złożymy im wizytę, po prostu słuchajcie, żeby im wełnę zabrać, tak, bo teraz będziemy robić flagi. Nie wiem, ile się uda ich zrobić. A, to potrzebuję, słuchajcie, nożyczek. Dobrze, że sobie teraz przypomniałem. Potrzebujemy nożyczek. Czy ja mam, słuchajcie, nożyczki w... Niestety nie mam, także spokojnie. Zrobimy sobie, słuchajcie, żelazne albo żeliwne nawet. Co jest, żelazo czy żeliwo? Proszę pisać w komentarzach. Dla mnie to zawsze było żeliwo, elo. Nie no, wiadomo, że żelazo, ale żeliwo brzmi tak... No tak, słuchajcie, lepiej brzmi.
Tak naprawdę nieźle, ale problem mam jeden taki, że tu teraz nie ma przejścia. Kurczę, bele. Jak ja mam to teraz zrobić, słuchajcie? Jak ja mam tędy przechodzić w takim razie? Musiałbym sobie zrobić takie schodki. Jakiegoś rodzaju schodki, no nie? Czy to się teraz będzie tutaj wylewało? Kurde, boję się. Dobra, póki co to sobie zrobimy takie przejście prowizoryczne. Ale widzę, że tu się nie wylewa, także chyba nie ma, nie ma katastrofy jakiejś. O, coś takiego! Niebezpieczne przejście. O, właśnie widać, słuchajcie, jakie dobre przejście zrobiłem. Nie no, jakoś przejść da się. Tak, trzeba być noobem, żeby wpaść do tej lawy, także ganku USA, pilnuj się, bo wy możecie tam wpaść. Maciek oczywiście nie wpadnie. Maciek jest za dużym koksem, Maciek jest prosem. Maciek jest po prostu mistrzem Minecrafta. Dobra, dobra. Koniec gadania tych oczywistości, lecimy po wełnę i widzę, że tam jest, słuchajcie, Abera, wiecie co? To sobie go trafmy, bo cię nie lubię. O, poczekajcie, trochę wyżej. Ej, co? Ten łuk chyba znosi. Ej, serio, ten łuk chyba znosi, słuchajcie. Pikson. Ziomek! Ej, no dobra, słuchajcie, a to akurat jest noobowskie, że go w ogóle nie trafiłem, nawet jak stał w miejscu. Ale trudno, nie obchodzi mnie to w ogóle, słuchajcie, nie obchodzi mnie to, bo ja mam ten gang cały USA. W nosie go mam. O, i tyle wam powiem. Dobra, przebijamy się teraz, naprawdę, słuchajcie, akurat rzeczywiście przebicie się przez ten mur w taki sposób jest trochę uciążliwe, tego im nie odbieram. Jednakże, jakby tutaj postawić TNT, no to już by nie było takiego, słuchajcie, problemu, więc to wcale nie jest także, gang USA, ale mur postawiliście, no nie do przejścia, no nie do końca, słuchajcie, tak jest, ale niech im będzie, niech się jarają, nie ma czym, ale niech się jarają, okej, okay. I teraz tak, wbijamy się na owieczki, widzę, że słuchajcie, ich jest naprawdę dużo, ale nie wszystkie są białe, a ja oczywiście potrzebuję białego, wiem, słuchajcie, że to są też wasze owieczki, także przepraszam, jeżeli zetnę waszą owieczkę, ale... Ale trudno, słuchajcie, w sensie wełna odrośnie, nie? Wełna odrośnie, a sama odrośnie, a moje flagi się same nie zrobią na nowo, tak? Muszę, słuchajcie, tutaj zainterweniować, więc mam nadzieję, że rozumiecie. O nie! Zły przycisk kliknąłem, uderzyłem jedną, przepraszam. Ale nie, widzę, że słuchajcie, że owce nie są chyba nazywane, one są tylko hodowane na potrzeby tychże flag amerykańskich, to znaczy flag, słuchajcie, no, ręczników bardziej. A prawdziwa polska flaga to dopiero będzie robiona. Tylko będę potrzebował też, kurczę, bele barwnika, no. Co mnie strzelasz? Wypad z gangu, ja mam paszport, goziomek. Paszport masz se weź, przeczytaj. No, czy znowu, mimo paszportu zamierzasz mnie tutaj załatwić? Bo słuchajcie, to już jest tradycja. Mimo tego, że dostałem paszport i nie robię nic złego, to oczywiście oni mnie cały czas załatwiają. To jest chore, to jest po prostu nienormalne. Dajesz gościowi paszport i elo. Jakby nie respektujesz tego, że mu dałeś paszport, tak? Nie respektujesz tego, co sam wymyśliłeś. No to brawo dla was, naprawdę. Możecie się poklaskać w czoło. Ziomek, oddaj mój paszport, bo mi by się przydał. Słuchajcie, bo tą kolorową wełnę to ja będę musiał barwić też. To jest trochę przypał, więc mam nadzieję, że tej białej wystarczy. Mam nadzieję, że białej wystarczy, bo jest jej naprawdę dużo. Dawać mi jej więcej, byczki. Znaczy baranki, znaczy owieczki, wiadomo o co chodzi. Ty, dawaj ten paszport, ziomek. To jest tutaj grane. To będzie kosztować 15 emeraldów. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, pyk. Słuchajcie, ja mu nie zapłacę nic absolutnie, bo teraz napiszę, zbieram to dlatego, że oni mi rozwalili wieżę. Zbieram to, żeby naprawić wieżę, którą ty zniszczyłeś. O nie, co tu się dzieje? Żeby... Naprawić wieżę, którą... Poczekajcie, bo coś mi tu nie gra, co się tutaj popsuło, którą... Pyk, pyk. I teraz będzie ty zniszczyłeś. O. Elo. Ale mu powiedziałem. Dobra, mordy, lecimy. Lecimy więcej tej wełny. Pyk, 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 pyk. Słuchajcie, serio, ja nie zamierzam mu płacić ani kurcze sztabki golda, ponieważ to jest niepoważne. Oni mi niszczą, słuchajcie, i jeszcze chcą kasę ode mnie, no chyba ich pogięło. Nie będzie takich rzeczy, w sensie nie wiem, czy to zrobił konkretnie Elviso, ale na pewno to był gang USA, tak? Tego jestem przekonany. Może to był, słuchajcie, Abra, agent raczej nie. Agent taki nie jest, a przynajmniej tak mi się wydaje, że agent taki nie jest. Także, słuchajcie, to Elviso albo Abera, nie, to nie jara. Co? Co chcesz? Nasze owce, nasze zasady. Ziomek, no... Dobra, wiecie co? Nie, ja go olewam, ja go olewam. Niech sobie pisze, co chce, niech sobie gada, co chce. Ja, słuchajcie... Jestem tutaj na misji, zebrałem tego naprawdę dużo. Ja po prostu, słuchajcie,
pyk, 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 ja sobie to będę zbierał. Najwyżej im zapłacę, w sensie ja, słuchajcie, cash mam, ja razem z Bobo nie, jakby biedy tutaj na serwerze nie klepiemy. Ja, słuchajcie, muszę się po prostu od nich dystansować, bo mnie to nie obchodzi, co oni robią, w sensie co oni myślą. Nasze zasady, jakie zasady? Ich zasadami było to, że się nie niszczy budynków, tak? Ja mu, słuchajcie, to napiszę. Ja mu to napiszę, myślę, że tyle wełny mi starczy, tylko czy ja mam tabliczkę? O, paszport, dziękuję. Dziękuję za paszport. Tabliczka, tabliczka, byczku. O, tabliczka. Waszą zasadą było... było nie niszczenie budynków. O, i ciekawe, co ty na to powiesz teraz, gałga nie jeden, no? No i co, taki jesteś kozaczek teraz sprytny? On oczywiście, słuchajcie, znowu coś powie, bo Elvis to jest taki gość, który zawsze będzie szukał zarobku jakiegoś. Zawsze, w sensie, zawsze, słuchajcie, będzie próbował coś przykozaczyć, ale prawda... O, ty gościu. O, ty gościu jeden. No i co? Co? Nic nie napisałeś? Dobra, to ja spadam. Elo, nie gadam z wami, prawda jest taka, że to była wasza zasada, wymyślona przez gang USA, dlatego żebyśmy my nie niszczyli ich pięknych budyneczków, a jak ja miałem jeden, słownie jeden, czego ty chcesz? Słuchajcie, widzę właśnie, że źle zrobiłem moją wieżę, naprawiłem, ale to się da ogarnąć. No czego ty chcesz, gościu? 10M. Pyk, pyk, pyk. Słuchajcie, ja mam dobry pomysł. Mogę dać ci 10 razy w mordkę twoją. Nie pozdrawiam. Pyk, dobra, elo, uciekamy, szybko, słuchajcie. Szybko uciekam. Nie. Maciuch, przeżyj. Dobra, słuchajcie, Maciuch przeżyje. Maciuch to przeżyje. Przecież przeżyłbym to! Przeżył! Nie chcę, słuchajcie, z wami gadać! Nie wiem, czemu oni mnie teraz chcieli uratować, czy nie. No co ty robisz? Ziomek, opanuj się! Wypadł z baru, no! Co się dzieje tutaj? Słuchajcie, ja rozumiem, że Elviso chce zapłatę, ale ja tak jak mówię, nie mam zamiaru dać mu nawet pół złamanego grosza. To była ich zasada, żeby nie niszczyć budynków i oni ją złamali. Ja tylko, słuchajcie, biorę to, co potrzebuję do naprawy. Okej, teraz tak, gdzie się, słuchajcie, robi... potrzebuję drewna. Potrzebuję na pewno drewna, żeby zrobić te flagi. Okej, wezmę sobie drewno, słuchajcie, ode mnie z domu i pójdziemy do Elvisa starego domu. No nie. Czy ciebie powaliło coś? Ty no, ziomek! Ziomek, co jest z tobą? Ty złodzieju! Co za złodziej! Nie wierzę w to. Nie wierzę w to, mordy. Dobra, słuchajcie, i naprawdę, nie wiem, co wam powiedzieć, po prostu to jest żenujące. I oni mi niszczą wieżę, ja tylko biorę to, żeby to naprawić. Nie, mordy, ja nienawidzę tego gangu USA, no to jest chore po prostu. Dobra. Trudno. Bierzmy sobie drewno. Lećmy zrobić flagi. Lećmy zrobić flagi. Luba, pikson, cykson, maciuch, ikson, gitarikson, pyk, pyk, pyk. Dobra, słuchajcie, nie, naprawdę, jestem wściekły teraz. Bo Elvisu nie jest w porządku ze mną, po prostu. On nie jest okej, okay, jest złodziejem. I jak, słuchajcie, tutaj z takimi grać gośćmi. Dobra, oczywiście, słuchajcie, tutaj jest niby zabudowane, ale wiadomo, że to nie, że wiadomo, że nikt tego nie zabudował tak naprawdę. O kurde. O kurcze, co tu się działo? Nie mam pojęcia, także wbijemy się od razu wyżej, słuchajcie. Mam nadzieję, że tam na górze jeszcze są te stoły, bo jeżeli nie, to będę musiał to odłożyć na później. O kurde, bele. O kurcze, no nie, słuchajcie, naprawdę tutaj tego nie można zrobić. No to w takim razie będę, słuchajcie, musiał od... Nie, bo... Nie wiem, dobra, wiecie co? Zrobię sobie ten stół po prostu do tworzenia przeróżnych... Poczekajcie, czy ja mam go w domu? Czy ja mam w domu ten stół do tworzenia, no jak to się nazywa, kurczę bele, flag, do tworzenia flag, czy ja go mam, słuchajcie, czy nie? Nie, mam go, to czy, jaki ty jesteś, Maciuch, beznadziejny? Nie no, naprawdę, żenujące, dobra, słuchajcie, generalnie, to co teraz odwalił Elviso, to jest jakaś katastrofa, w sensie naprawdę, słuchajcie, zostało mi to zniszczone i... Sami, słuchajcie, widzieliście. Sami dobrze wiecie, o co chodzi. Dobra, robimy teraz, słuchajcie, tego tyle, ile się da. I ja na pewno po odcinku się z Elvisem rozliczę za to, bo to po prostu nie jest okej. To nie jest okej z ich strony.
Mówi ich zasady. Gdzieś mam ich zasady, jeżeli oni takie rzeczy robią. Dobra, i teraz słuchajcie, barwniczek. Oczywiście barwnika nie mamy, słuchajcie, za dużo. Nie mamy czerwonego barwnika, ja cię kręcę, macie pęce. Także słuchajcie, wiecie co mi się wydaje? Że ja w takim razie będę musiał to zrobić na kolejnym odcinku albo już samemu, bo zbieranie teraz barwnika rzeczywiście nie będzie niczym ciekawym. Będzie to trwało mega długo, bo patrzcie ile tego ja mam, słuchajcie. Dwa staki, wiecie co możemy spróbować? Zrobić jeszcze białe. Czy ja tą wełnę, jeżeli wziąłbym, słuchajcie, bone meala, wziąłbym jeszcze kości, czy ja mogę, jeżeli przerobię to na biały barwnik, czy ja mogę w takim razie, słuchajcie, to na przykład przemienić na białą wełnę, czy tak się nie da? Nie, tylko białą da się farbować. Okej, to w takim razie kolorową im oddam, bo nie jest mi w ogóle potrzebna, ale za to sobie zbiorę jeszcze troszeczkę innej. Znaczy, że sobie zbiorę troszeczkę tej białej. Także mordy, dziękuję za oglądanie do końca. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować ten kanał, bo odcinki są codziennie i potrzebujemy waszego wsparcia. Razem z Bobo zostaliśmy sami, jak widzicie, Abra jest po ich stronie. Także wpadajcie na Instagrama podanego w opisie, wpadajcie na TikToka podanego w opisie, wpadajcie na sklep, który jest w opisie, bo są mega tanie ceny, więc koniecznie słuchajcie, ogarnijcie sobie coś na święta. Do następnego, yo!